On tego raczej nie strzeli. Chyba, że... Proszę. Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy na randze Champion 1 Divizja 4. Oczywiście gramy 1v2, bo zapomniałem tego wspomnieć. No i co? Generalnie możecie zgadywać, czy dzisiaj na przykład w odcinku już przegram, bo jakiś czas temu oczywiście pojawiło się takie pytanie na odcinku i część z was właśnie obstawiało, że przegram na Championie 1, części na Championie 2. Standardowo jest też z nami Adi, który ma konto ze swojej serii, ze swojego kanału, gdzie gra 2x3. Ciśniemy. Nie wiem, nie, chyba na tych rankach już nie będzie za dużo cięć tak naprawdę. Jimmy Boy, prawie Johnny Boy, jest taki ziomek bardzo popularny, co robi za granicą showmecze i jakieś turnieje, ale dobra, mniejsza. My się skupiamy, żeby rozszarpać przeciwników, nie dać się zniszczyć. Dawno nie nagrywałem tej serii, dawno... Wow, nie spodziewałem się, że takiego dobrego strzału ze strony przeciwnika. Totalnie nie brałem tego pod uwagę, jak widzimy trzeba to już brać pod uwagę po prostu. Może się zrobić nieciekawie. Z 2 tygodnie temu nagrywałem ostatni raz tę serię. Ale myślę, że będzie git. Dobra, mamy sam na sam. Trzeba strzelić, póki nie ma drugiego. Chyba, że się wyleje. Dobrze, że oni się też wyleją, ale fart. Niesamowite, jak przyfarciliśmy właściwie, że się wywalili. Chyba w tych odcinkach już tylko będę takim... Jeżeli będą bliskie wyniki, nie wierzę, że speed flipa tu robią, dobrze, że nie trafił. Jeżeli będą bliskie wyniki, to za dużo raczej nie będę wycinał. Mamy okazję, pusta bramka, ale tu nie ma przyspieszenia niestety. Sobie zagram, żeby zebrać to. Kopnę w ten sposób i dostaję demo. Nie no, proszę, żeby to nie było in. Okej, nie jest in. Ja sobie podlecę, nie mam boosta i dostaję kopa, no co to jest za tryhard? Ostatnio nie było takiego spocenia, w sensie spocenia, no po prostu w miarę git grają. Nie, te odcinki już naprawdę mogą być bardzo ciekawe, bo tutaj się zaczną zdecydowanie problemy, już to czuję. Może problemy dla przeciwników. W dużej mierze. Spróbuję z ataku, z powietrza zaatakować. Chociaż jest strasznie zła pozycja do tego, więc sobie uderzę po prostu tak. Może się wyleją. Nie do końca. Kopnę mu za plecy. Zniszczy jednego, tutaj podbita, on się wyleje. Fajnie to zagrał. Ale prawdopodobnie... Dobra, 2-1 dla nas, wygrywamy. Ale już nie jest łatwo, naprawdę. Tutaj już chyba nie będę za dużo wycinał. Mam nadzieję, że wam się tak będzie podobało. Okej. Trochę nam oddali piłę, więc fajnie. Ja mu nie ufam, że mu coś wyjdzie z tego. I dobrze, zabiorę sobie boosta, żeby mieć na zapas. Chcą mnie zniszczyć chyba. Dobra, no niech zużyje całe swoje przyspieszenie. Okej, znowu niech się z tym podleci, z tego nic nie będzie. Kontratak. Trochę się przestraszyłem. I w sumie słusznie, bo nas bumpują mega, jest open. No nie, muszę giga uważać. Zdecydowanie muszę na to uważać, bo jeżdżą na bumpy skubańce. Zróbmy fake kickoffa, to powinno zadziałać jak zawsze. Dokładnie, sobie... Pod Iloyadę, ale niestety to zebrał. Nie dajmy się zniszczyć temu typowi za nas. Dobra. Nie, jest ciężko. Nie trafiłem. Cofnąć trzeba. Kopniemy tak. I 3-2, proszę. Dobra, jest 3-2. Ale muszę się giga rozgrzać, naprawdę. Nie spodziewałem się. Już chyba po 2 mecze na odcinek też będą tylko. No, jest... No... No. Nie, no chciałem tego Championa 2 wbić bez przegranej. Ale może tak nie być, niestety. Dobra, przebijmy. Trochę ryzykowne, bo wiedziałem, że nas wywali. Okej, zniszczony. Drugi nie powinien stanowić zagrożenia. Dobra, oddał nam piłę. Okej. Ja to sobie przepcham. Muszę to szybko wybić. Tutaj nie jadę po boosta, bo by nas zniszczył. Wybijam do lewej. To powinno być przyspieszenie za sekundę. Dokładnie. Jest ten timing. Podskakuję, żeby ich przestraszyć. I podbijam piłę. 4-2. Okej, okay, jest. Trochę bezpieczniej się mogę w końcu poczuć, bo strasznie zestresowany jestem ten cały mecz. Bo jest niebezpiecznie. No nie powiem, że jest bezpiecznie, bo jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że wam się podoba, jak już jest tak jakby bardziej blisko. Większe emocje są. On zarobił... Słabą. Nie! Czemu podjechałem? Myślałem, że już piłki na dach nie weźmie. A jeszcze Adi ładny strzał pisze, nie wytrzymam. Adrianie! Dobra, cofnę się na bramę. Okej, oddali nam piłę.
kopnę po prostu i się cofam. O, nie muszę na szczęście tego dobijać. Też nie chciałem lecieć na double toucha, bo by łatwo, bardzo łatwo mnie skontrowali, jakby mnie trafił, albo jakby ktokolwiek to wybił. Więc stwierdziłem, że taki strzał będzie rozsądniejszy, ale na taki kofi nie będę już jeździł. Bo to jest samobójstwo. A tutaj zafikujmy. Dobra. Standardowo z jedynek wznowienie działa. To kopnę jak najmocniej, żeby musieli wyskoczyć przynajmniej. Znowu sobie kopnę, żeby mieli przerąbane. On to powinien się dać zdemować. Super, że w niego się wpierdzieliłem, ale żyje. Ja to wezmę. Dobra, nie będę odskakiwał od ściany, żeby nas nie skontrowali. Nie wytrzymam, ale jest ciężko. W sensie, boję się cokolwiek zrobić tak naprawdę. Proszę, nie wyjdź, piło. Dobra, wybijamy to. Nie no! Co to ma znaczyć? No i to jest w bramce! Myślałem, że będzie nad poprzeczką, ale myślałem, że jestem lekko inaczej ustawiony. Czyżby przegrana? Nie no, nie. Nie no, obronił. Ja to sobie wezmę do defensywy. Wywalę od ziemi tak, żeby to skontrować. Proszę, dokładnie, zerowa sekunda, mamy to, ale byłem zestresowany w tej akcji, żeby w poprzeczkę nie trafić. Aż jakieś osiągnięcie dostaliśmy i zagraj ponownie, o tak. Nowy interfejs epika, to zawsze zaskakuje. Champion 2 wbity, także już mamy wyższą rangę. Już ktoś, kto obstawiał, że przegramy na Championie 1, będzie w błędzie. Dobra, kolejne, prawdopodobnie ostatnie spotkanie. Zobaczymy, czy będzie równie ciężko, czy może ciężej, czy może wbrew pozorom łatwiej. Przeciwnicy grają tak jakby razem, w sensie teamek to jest. Wcześniej w sumie spojrzałem, czy byli razem, ale nie podoba mi się, że ten ziemek ma standardowe auto. Czyli jest duża szansa, że to będzie jakiś smurfik. Ale to będzie też szansa, że drugi będzie słabszy wtedy. Nie wiem, po co tu lecę. Dotknę piłę i się cofam, żeby nie zostać skontrowanym. Dobra, kopnę, może się wywalą. Dobra, skoczyli w dwójkę, zawsze coś. Znowu to kopnę. I się cofam. On tego nie strzeli. Drugi za dużo czasu mi dał, za daleko odjechał. Kopnę po prostu w ten sposób. Znowu sobie zabierają piłę. I co, jadę. W ogóle o rany napisali. Chyba zauważyli, że gramy 1v2. Okej. Okay. Sobie fliknę wysoko. I jest 1-0. Nie jest źle. Dobra, na razie jest o tyle łatwiej, że nas tak bardzo nie bumpują. I na razie jeszcze mamy trochę więcej czasu na boisku. Bo w poprzednim meczu naprawdę największym problemem było to, że faktycznie nam zabierali boosta i nas bumpowali. Is so good him? Co to jest za wiadomość w ogóle? Po jakiemu to? O nie, jaki bounce beznadziejny. Okej. Okay. Tu spróbujemy, żeby nam nie strzelił na bloka. Tu sobie podbijemy. Za wysoko chyba, no, za wysoko. Nie mam boosta, więc spierdzielam. Ping, jeszcze na lagi tutaj zrzucają. Dobra, ja to wybiję. On chyba będzie challenge'ował, albo... Nawet jak nie, to... Aj, podskoczył w najlepszym momencie i mam bumpa, 1-1, najgorzej. Już myślałem, że po prostu nie zdążę, że podskoczę i mamy bramę, ale w idealnym momencie, tak samo jak ja. To znaczy, w idealnym momencie. Generalnie był trochę spóźniony z tym podskokiem, ale przez to, że ja już myślałem, że on tego nie zrobi i skoczyłem, no po prostu taki timing niefortunny. Dobra, zbiorę przyspieszenie. Tu sobie drybluję. Aj. Dobra, na pełnej do bramy, przydałby się buścik, oni chcą nas zniszczyć, ale my ich mijamy na pełnej. Okej, okay, wybicie. Fajnie by było zgarnąć tego boosta i przebić tego typa. Okej, okay, idealnie. O, i tamten się nie rusza, nie wiem czemu. Czy na chwilę go rozłączyło, czy coś się stało, ale przyjmuję tę bramkę, nie narzekam, że ją strzeliłem. O, standardowo też przypomnę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, o zostawienie subskrypcji oraz lajka. Naprawdę polecam, jeżeli wam się podoba seria i tak dalej. Ostatnio był chyba jakiś maraton serii. Jak się udało. Okej. Okay. Ale generalnie bardzo fajnie mi się gra w tej serii, więc nie wiem, czy na przykład przez nowy sezon też nie będziemy co jakiś czas tak... Nie, jaki strzał. Nie wierzę, że nas tak bumpnął w ostatniej chwili. Ja się tu zagadałem, totalnie się nie spodziewałem, że mnie zgarnie. Zasadził mi strzał z nienacka. Ale wracając, nie wiem, czy na przykład w przyszłym sezonie też sobie nie zrobimy
jakichś sporadycznych odcinków z tej serii, gdzie będę już tak raz na jakiś czas sprawdzał, jak mi idzie 1v2. Nie wierzę w te demo! Co to ma znaczyć? No to trzeba tak bardzo uważać teraz. Dobra, pełne skupienie, bo mnie zaczęli wnerwiać. Jak na początku powiedziałem, że w tym meczu jest w miarę spokój, to wycofuję. Dobra, typie, podskocz. O, nawet w dwójkę podskoczyli. Dobra. Nie przebiłem go. Nie, co to jest za chase? Jacy szybcy. No nie, 4-2, musimy to nadrobić, co to się dzieje? Nie, no nie jest łatwo, ani trochę nie jest łatwo. Tutaj już naprawdę jest taki giga przeskok umiejętności od ostatnich odcinków. No nie, no, ale dobra, przynajmniej 3C2 już jest bite. I teraz oczywiście nie będę leciał. Dobra, on niech zrobi aeriala. To mi sprawi, że będę miał piłę za friko. Dokładnie. Jadę. Co tam ten... On V1 mnie zostawia, czy o co chodzi? Dobra, strzelamy, wykorzystujemy to. Nie wiem, czy tak stwierdzili, że zagrałem przez chwilę 1v1. Nie wiem, dziwna reakcja, w sensie dziwna. No tak zadecydowali, ale nie mogę narzekać, bo się przyda. Dobra, pojadę, może na wznowienie wyjątkowo. Okej, może nie będę na niej jeździł, bo mi nie wychodzi. On tego raczej nie strzeli. Chyba, że na tej randze już się strzela takie, nie wytrzymam. Ja nie wiem, czego tu oczekiwać. Nie wiem, czy gram 1v1, bo tamten chyba serio siedzi w bramie. Dobra, to strzelmy na 4-4. Strzelmy na 4-4 i pewnie znowu zacznie grać drugi. Ale nie wiadomo. Nie, no nie stracimy. Nie. Nie, 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 jak to się dzieje? Nie, serio, gościu gra 1v1, może to jest też jakiś smurf. Ciężko powiedzieć. Dobra, mniejsza, nadrabiamy. Okej. Dobra. Mocny flick. Nie, to nie jest champion dwójka. Najgorzej. Dobra, ale musimy pokazać, że jesteśmy mocni i go zniszczyć. Nie wiem, co tam tym ziomku sądzić. Dobra. Okej. Wywalony. Dobra. Dobra, jest 4-5. Gramy na smurfa, to jest oczywiste teraz już. Ale bardzo mi się to nie podoba. Nie wiem, czekajcie, on jest bardziej z przodu, bo ten out gra. Jest, wykorzystuje to, że jest z przodu, ale dobra, nie strzelił od razu. Jest, zdążyliśmy. Ale blisko. Dobra, dotknij to. Nie zdążę, nie mam boosta. Chyba, że zdążę, jak się wywali. Proszę. I nie wierzę, i obronił ten drugi. Co za kasztany największy. Ten drugi obronił w takim momencie. Nie, no wychodzę. Co to było, już byłem zadowolony. A tutaj taka tutaj niespodzianka. Dobra, ale przegraliśmy mecz, naprawdę. Już byłem zadowolony, bo patrzę, że ten drugi nie gra. Leci w zerowej sekundzie do bramki i to wybił perfidnie. No ale cóż, no przegrana to przegrana. Mam nadzieję, że odcinek wam się przynajmniej podobał. No mamy coś pierwszy raz się stało w tej serii. Czyli potężne problemy. Ja w sumie nie spojrzałem, że to był faktycznie smurf, ale myślę, że co najmniej Grand Championa miał. Dobra, mniejsza, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już nie będę przedłużał. Miłego dnia. Elo, elo.